Cześć ziomeczki, tym razem będziemy się zajmować Metallicą, jednym z moich bardziej ulubionych zespołów na świecie, Bleeding Me. Do dzieła. Tutaj to co gram to jest ścieżka Jamesa Hetfielda. Samo strojenie tego utworu to jest half step down, czyli po prostu mamy strój o pół tonu w dół. Czyli po prostu mamy struny, ja ostrzegam, że mam strunę siódmą, więc jest pewne utrudnienie dla Was. Czyli struna E to jest dis, struna A to stroimy do gis, struna D stroimy do cis, struna G do fis i struna B do ais, no i struna E do dis, czyli wszystko o pół tonu w dół, czyli wszystkie te struny nam jakby się troszeczkę przesuwają w dół. Dobra, to leci mniej więcej tak. To jest mniej więcej ten motyw, jaki jest grany. On jest powtarzany w kółko. Czasem zakańcza się w różny sposób. Ja zagrałem jak podstawową wersję. Tu mamy tak. Pusta struna E. Na siódmym progu struna piąta A. I na piątym progu struna D. Czyli mamy tak. 0, 7, 5. Czyli po prostu gramy 0, 7, 5, 0, ta struna D, 0 i później struna A na siódmym progu. Czyli to jest jakby pierwszy motyw. To jest ten podstawowa wersja. I podstawowy motyw. No wersja to jest cały czas podstawowa wersja Metallica. Czyli dobra. Ja to robię poprzeczkę po prostu na piątym progu na trzech najgrubszych strunach. Po prostu to leci 5, 5, 5. Zapętliłem w kółko te motywy, czyli kończy się ten motyw siódmym progiem, a ten następny pustym na najgrubszej, na strunie E. Czyli 0, 5, 5, 5, 7. Jest jeszcze tutaj taki myk, że tu jest vibrato. Czyli po prostu na siódmym progu robimy takie drgania. Oczywiście do technik artykulacyjnych to trzeba sobie powrócić do tych, które już robiłem, do jakiejś playlisty. No i tutaj mamy właśnie ten motyw, ten jakby taki podstawowy, który to tworzy. Zakończenie tego riffu, podstawowa wersja to jest właśnie to. I to się kończy raz w ten sposób. Ja to akurat to drugie zakończenie gram w ten sposób, gram po prostu 5, 4, 3, 2.
można tutaj zagrać, jak w niektórych tabach też jest rozpisane, że kończymy to. Czy mamy 0, 5, 4, 5, 3 slide. Czyli tu mamy to alternatywne, można powiedzieć, zakończenie albo to, albo to. Według mnie to jest bardziej tak mocno brzmi, ale jeśli się trzymamy konwencji, to możemy zakończyć faktycznie tak, jak jest w tabach, niektóre zapisane. Następne zakończenie tego motywu to jest grane. Czyli mamy oktawy, zaczynamy na piątej strunie na piątym progu, na trzeciej strunie na siódmym progu. W tabach jest to różnie napisane, czasem tak zapisane, w oryginale po prostu to brzmi tak. W oryginale to brzmi tak. Czyli po prostu, jeśli zauważyliście, gram dwie struny na piątym tutaj, a ta na siódmym, a ta struna czwarta jest tłumiona przez ten palec, który tu leży. Czyli ja mogę bez problemu uderzyć. Uderzam te trzy struny, z czego ta nie brzmi. I to jest tak. Robimy slide z tego 5-7 na 7-9. I później 10-12. I później ostatni motyw jest ostatni slide z tego początkowego motywu 5-7 na znowu 7-9. Później to oczywiście leci parę razy, zakończamy w ten lub inny sposób. Tutaj akurat oczywiście możecie się trzymać oryginału. Po tym, bo tu gramy na klinie, fajnie brzmi ewentualnie jakby na przykład chorus, tak jak mam włączony. Takie daje fajny pogłos. I teraz mamy motyw taki, że zanim włączymy przester, zanim jest ten refren, to kończy się ostatnim motywem, który tutaj mamy. Czyli ostatnim motywem się kończy, czyli gramy to. I później. Czyli tak. 3, 5, 3. 2, 5, 2. Mam nadzieję, że to załapane. Po tym przejściu, po tym zakończeniu mamy refren. Zaczynamy o 7-9-9. Później przychodzi to, oczywiście na klinie. Oczywiście tutaj warto, żebyście sobie skonfrontowali też z oryginałem i to jakby ten feeling, który mamy w tych riffach, starać się odwzorować na podstawie też oryginału. Ja to gram na różne sposoby, bo jeśli zmieścimy się w czasie, prawda, jeśli ten refren mamy tam konkretnie chyba dwa kółka, to akurat ten motyw, jeśli zmieścimy się w czasie i czujemy się w to, to wtedy możemy swoje troszeczkę takie dodatkowe jakby artykulacje dać. Ja na przykład to robię w ten sposób.
wiecie, no każdy gra inaczej. Ja tutaj próbuję wam pokazać, jak można to ewentualnie alternatywnie zastąpić. Oczywiście, jeśli ktoś jest taki konserwatywny, to może mu się to nie podobać. Jednak zalecam, żeby jednak odtwarzanie utworów czy granie coverów nie wyglądało tak stricte po prostu kopiowanie, jako kopiowanie. Oczywiście musimy skopiować te riffy, ale żeby samemu coś do tego wkładać. Po drugiej zwrotce mamy motyw grany na gitarach w ten sposób, na przesterze. Widzicie, to jest ten motyw właśnie, gdzie tutaj dodatkowo dodajemy jeszcze, dodatkowo dodajemy na 5, 7, 7, na najgrubszych strunach 5, 7, 7, motyw, który przedtem w refrenie się kończył tak. Prawda? To 0, 2, 2, 0 na strunie 5, 2, 2 na strunie 4 i 3, to jest to samo co 5, 7, 7. Tylko ten motyw akurat tu jest tak przedłużony o te 5-7-7. Ja tutaj dodatkowo jeszcze sobie na przykład dodaję te slajdy. Po tym motywie jest właśnie ten motyw refrenowy, który już wcześniej grałem, czyli... Tam oczywiście jest dodatkowo jeszcze Kirk gra melodię, więc tutaj tak troszeczkę się zaczyna urozmaicać. Później mamy moment jakiegoś zwolnienia, zwątpienia i takie różne bajery. I później mamy taki fajny riff. Po prostu mamy 7-9-9 i i tutaj mamy na pustej strunie E dwa dźwięki. I tam jest przejście na strunie 6, przepraszam, 5 A. 7, 10. Tak, 7, 10. To właśnie widzicie, to 7, 10 wychodzi. Tam później jest na strunie D 10, 9, 7. To można zrobić poprzeczkę na siódmym progu w ogóle i ten motyw
10, 9, 7, 9. Tutaj trzeba dosyć szybko to zagrać. I po tym przejściu jest taki dłuższy, ten duży wybrzmiewający ten motyw 7-9-9. Mam nadzieję, że tutaj to obczajacie i że w miarę widać. Wiem, że niestety nie robię tabów, jeszcze nie potrafię, jeszcze nie wdrożyłem się zrobieniem tabów, żeby się na dole pokazywały. Dobra, wracając do tego całego zamieszania tutaj. Po tym motywie szybkim znowu następuje ten motyw. Tam później te motywy się powtarzają, dodatkowo jeszcze jest wsadzony motyw do tego. Czyli 0-3-0. Ja grałem to przedtem, zostawiałem na 5-7-7, ale tu dodatkowo można alternatywną wersję, czy alternatywną, właściwie w oryginale też to jest. Później tam jest solówka pana Kirka, podkład tam pod tą solówkę właściwie jest tylko dodany jeden motyw tam na 2-4-4. Tu akurat zagłębiałem się bardziej tak pobieżnie, zagłębiałem się tak. Tu akurat zrobiłem tak pobieżnie ten utwór. Wiem, że na pewno nie wszyscy będą idealnie zadowoleni z tego. Tam jedynie zakończenie wychodzi na klinie lub na przesterze. Tam parę jest motywów właśnie w ten sposób zagranych. To klin czy przester to już też od was zależy. Bo można zostawić na takim crunchu przester, tylko po prostu sobie ściszyć gitarę. Mam nadzieję, że w miarę to rozjaśniłem, to moje wykonanie. Oczywiście to jest wszystko w wersji Wojcieszka Pietraszka, więc nie miejcie mi za złe, jeśli coś było nie tak. Naturalnie, jeśli coś ewidentnie tam machnąłem, to trzeba pewnie będzie poprawić, żeby nie obrażać fanów. Sam jestem fanem Metaliki Wielgaśnym. Jednak pamiętajcie właśnie to co mówiłem, żeby starać się włożyć też w to granie trochę feelingu. W sensie, żeby po prostu coś od siebie czasem dodawać. Już nawet niekoniecznie może jakieś wstawki, bo to nie o to chodzi. Ale żeby po prostu więcej jakby tego uczucia podczas grania. Wiem, że ci, którzy ten filmik oglądają, to po prostu chcą zagrać tego Bleeding Me jak najbardziej wiernie. Ja starałem się jak mogłem. Papatki.